Hej, 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 witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was Kaldyrn i jak widzicie, wracamy do Dragon Age Inkwizycja. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę? Bo ja chyba jak najbardziej. Tak, a mowa oczywiście o najnowszym fabularnym DLC o tytule Stąpienie. Dzięki któremu przeniesiemy się pod ziemię. Dokładnie tak. Dodatek skupia się na głębokich ścieżkach i pewnej tajemnicy, którą będziemy musieli odkryć. No i oczywiście powstrzymać jakieś kolejne zło przed zrobieniem czegoś złego prawdopodobnie. I tak, kilka szybkich informacji o dodatku. Poziom trudności dostosowuje się do naszego poziomu. Tak czytałem, tak więc jako, że moja postać, gdzie to było? Jezu, już tak dawno grałem. Dokładnie tu. 27 level mamy, tak więc nasi przeciwnicy mogą być dosyć silni. Dalej. Dodatek można rozegrać w dowolnym momencie gry. On nie dzieje się fabularnie, teoretycznie, prawda? Nie dzieje się fabularnie po grze, czy tam przed, czy no możemy go rozpocząć kiedy tylko chcemy, wystarczy, że otrzymamy dostęp do naszej podniebnej twierdzy i możemy go rozegrać w dowolnym momencie. Ja oczywiście będę go rozgrywał po przejściu wątku głównego, ponieważ już grę główną skończyliśmy. Dalej, oprócz tego nie mamy dostępu do dwóch towarzyszy, do Kassandry, ponieważ ta została boską, oraz do Solasa, ponieważ jak wiemy, on odchodzi po przejściu głównego wątku. Tak więc musiałem troszkę przed rozpoczęciem nagrywania przebudować sobie drużynkę, znaczy przebudować. Po prostu zamiast Kassandry tankiem będzie teraz Blackwall. Niektórzy pewnie się ucieszą, ponieważ bardzo lubią Blackwalla, a dosyć rzadko go miałem w teamie przechodząc kampanię podstawową. Czy coś jeszcze mam do dodania? Chyba nie, chyba nie. Był bardzo dużo próśb i pytań o to twórców, czy w dodatku zobaczymy bohatera Fereldenu. Chyba nie zobaczymy go. Tak mi się wydaje. To jest raczej pewne, ponieważ powiedzieli, że bohater Fereldenu raczej nie sprawdziłby się w roli NPC-a. Ale jest inna. Znaczy, czy plotka, nie wiem, ale z moich osobistych spostrzeżeń mogę powiedzieć wam, że możliwe, że spotkamy Sandala. Jest jakaś szansa na to. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. O ile dobrze pamiętam, DLC standardowo na mapie taktycznej można rozpocząć. Zaraz zobaczymy, w którym to miejscu. Już chyba widzę. Utracono połączenie z serwerem. Okej, mniejsza o to, chyba tu. Dokładnie tak, katastrofa na głębokich ścieżkach. Ale jeszcze mamy tutaj raporty, które rozpocząłem dawno, dawno temu. Znaczy raporty, misje, które rozpocząłem dawno, dawno temu. Lady Pentagast only contemplates what awaits the next divine. You know Cassandra hates being called Lady Pentagast. I look forward to seeing Divine Victoria's reaction to the ceremony around her inauguration. Okej, rozpoczniemy sobie od razu te zadanka dla serii, których jeszcze nie miałem rozpoczętych. Okej, to nie jest akurat ważne. Najważniejsze jest to oczywiście. 16 punktów władzy. Mamy 367, więc raczej bez problemu będziemy mogli zacząć. Zobaczmy. Inkwizycja otrzymała pilną prośbę o pomoc z Orzammaru. W końcu wracamy na głębokie ścieżki. Przypomnę tylko, że w podstawowej że w podstawowej grze nie było żadnych dłuższych misji na głębokich ścieżkach. Zamkniecie gęby w końcu. No, entirely.
Okej, okay, dobra. Były dwie, może krótkie misje w jednym tajgu, który znajdował się dość blisko powierzchni, ale nie schodziliśmy na głębokie ścieżki na dłuższy okres. W tym dodatku to się zmieni. Dobrze, co dalej? Podziemne trzęsienia ziemi doprowadziły do zawalenia jednej z kopalń Lyrium i grożą zniszczeniem kilku innych. Co gorsza, zapory w tunelach mają powstrzymać pomioty przed najechaniem zajętych przez krasnoludy głębokich ścieżek. Zawaliły się i wypuściły hordy wrogich stworów. Orzammar jest kluczowym dostawcą zapasów Lyrium dla Inkwizycji, dlatego jego bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Trzęsienie ziemi otworzyło szczelinę w górach wybrzeża sztormów, która umożliwia bezpośredni dostęp do zagrożonego regionu podziemi. Budowa dźwigu górniczego w miejscu szczeliny pozwoli Inkwizycji przetransportować oddziały bezpośrednio w miejsce najbardziej zaciekłych ataków pomiotów. Ja jestem ciekaw, czy to będzie kolejna lokacja, tak jak w Szczękach Hakona, w którą będziemy musieli eksplorować i zakładać obozy. Tego jestem najbardziej ciekaw. Ekipa budowlana przybyła w góry wybrzeża sztormów i postawiła dźwig górniczy, który umożliwia oddziałowi Inkwizycji zejście na głębokie ścieżki. Raport dostarczony przez ptaka pocztowego. Okej, czyli innymi słowy, dużo, dużo zbroi, tarcz, mieczy, dużo broni. Czy ruszamy? Oczywiście, że ruszamy. No i tak jak mówiłem, wybieramy sobie team. Niestety Kassandry nie możemy, tak jak widzimy. Oraz Solasa również nie możemy. W takim wypadku Blackwall. Blackwalla już uzbroiłem odpowiednio, tak jak wspominałem również. Varric, standard. No i mag. Musimy jakiegoś maga wziąć drugiego. Mój ulubiony team zawsze składa się z dwóch magów. Dorian czy Vivien? Większość bardziej lubi Doriana, więc weźmiemy Doriana. Inquisitor, the workers are almost done building a lift to the deep roads. No darkspawn trouble yet, but the earthquakes have been brutal. I was told to meet a Shaper Volta. She's waiting below. You won't see an Orzammar dwarf on the surface. They have rules about that. No dobra, jesteśmy. W końcu wracamy do mojej postaci. Zbadajmy, pogadajmy. How many quakes have there been since you arrived? At least three big rumblers. And the aftershocks are nothing to sneeze at. My feet miss solid ground. Josephine's report mentioned several Lyrium mines were damaged by the quakes. You'll see what's left of this one on your way down. From what I hear, the other mines are barely holding together. So you haven't seen any darkspawn up here? I sharpened my arrows just in case, but they never showed. I'm okay with that. It's hardly the time for a Lyrium shortage. Orzammar's mines need all the protection they can get. I'd offer to go with you, but someone should keep watch. Plus, I could use the sun if this storm ever clears. The lift's ready for you. Try not to shift around. And keep back from the edge. It's a long way down. This reminds me of a story. Shocking. It's about an impossibly handsome dwarf and his friend who got crowned King of the Nugs. A Nug King? Really?
It's not as good as it sounds. Nugs mostly just shit on the floor and roll in it. Welcome to the Deep Roads. Is it me, or is this the slowest lift ever constructed? It's better than climbing down. I could do with some music. Something with a flute. Always wondered if I'd die down here. You're not dead yet. The day's just starting. Maverick, your names will not be forgotten. You must be Shaper Volta. A Trostvala, Inquisitor. The Shaper, it welcomes you to the Deep Roads. Okej, na razie jasno. Dosyć jasno. You look as though you're hiding from something. As a citizen of Orzammar, even a glimpse of your sky could cost me my position and render me castless. Gotta love real dwarves. Tęskniliśmy za prawdziwymi krasnoludami. Spotykaliśmy, co prawda, w podstawowej kampanii, w głównej kampanii krasnoludy, które żyją na powierzchni, ale nie mieliśmy do czynienia z tymi, no, powiedzmy sobie szczerze, najtwardszymi, które spotykaliśmy w pierwszej części właśnie w Orzammarze. What does a shaper do exactly? We chronicle the life and times of our people. You're historians. Also scholars and genealogists. Shapers preserve knowledge in the memories, an archive in Orzammar. We record memories in Lyrium to ensure they never fade. We must be meticulous in every detail. How many dwarves have you lost? More than we can count. The mining caste has suffered greatly. Our situation has worsened since we contacted Skyhold. The Quakes collapsed this mine and shattered a seal, keeping the Darkspawn at bay. The Legion of the Dead hasn't been able to mend the broken seal, and we can't afford to lose any more Lyrium. What will happen if we lose more Lyrium mines? The surface needs Lyrium for all sorts of magic. The Inquisition more than most, I understand. And Orzammar's economy relies on the Lyrium trade. Without it, there will be chaos above and below. Orzammar deals with Darkspawn all the time. Why request the Inquisition's help? The Legion isn't prepared for this level of disaster, and the Grey Wardens haven't answered our calls for aid. Any threat to the flow of Lyrium requires immediate response. The Inquisition is the only force we can rely upon. I've read about the Legion of the Dead. Dwarves who fight Darkspawn in service to Orzammar. They commit their lives to the cause and celebrate their own funerals before entering the Deep Roads. No matter their sins in life, the Legion die noble deaths. The Inquisition stands ready to aid Orzammar. Without a steady Lyrium supply, things on the surface will get even worse. Apologies for pushing you. I fear the damage that tremor caused. Follow me to the Legion camp. No, ładnie nam się zaczyna. Już byśmy zostali przygnieceni przez gigantyczny głaz. Dobra, co czym się robiło? Okej, tym się przeszukiwało. No dobra, nie będę tego czytał teraz sobie. Kiedy indziej przejdę grę i dokładnie wszystko, wszystkie notatki przeczytam, przenurtuję sobie. Przechodzę teraz sobie powolutku, ale zawsze przechodzę na najwyższym poziomie trudności grę. Tak więc na pewno i tu dotrę, prędzej czy później. Widzę, że Blackwall ma niedodany level. Jeden punkcik do bohatera, oczywiście, którego ścieżka nadaje się wręcz idealnie na tarczownika, na tanka. Premia do maksimum gardy, kondycja albo... Czyli to.
Okej, okay, idziesz czy nie? No, teraz można sobie popodziwiać. I można to nazwać prawdziwymi, głębokimi ścieżkami, ale jest tu zbyt jasno, widać. Stąd jeszcze promienie światła tu dochodzą, więc... Wychodzę z założenia, że zejdziemy na pewno jeszcze głębiej. Okej, czyli punkty orientacyjne na pewno są. Widzę, jest obóz. Jeden obóz. Ale patrzcie, ile poziomów. Mega. 6 poziomów będzie do zwiedzania. Okej, nie będziemy na nią czekali, prawda? Ej! Moi towarzysze są kretynami najwyraźniej. No cóż, dodatek dopiero co miał premierę, więc... wychodzę również z założenia, że prawdopodobnie będą wypuszczali jakieś dodatki poprawiające może inteligencję. Ogr Alfa. Czy my walczyliśmy z ogrami? Chyba nie mieliśmy zbyt wiele okazji do walki z ogrami, ale muszę sobie przypomnieć teraz szybko mój styl walki. Jaja sobie robicie? Hapeki mu w ogóle praktycznie nie schodzą. Aha, ciekawe, ja takiej nie mam zdolności. Niewrażliwość. Na co on jest niewrażliwy? Niewrażliwość, panika, spowolnienie, strach, uśpienie, zamrożenie, paraliż, dezorientacja, podpalenie, porażenie, wychłodzenie, efekty fizyczne. Boże jedyny. Tragedia. Chyba nie pozostaje nic innego jak bić go po bożemu. Dobra, bije Black Walla, więc... Dorian, ty jesteś magiem, jesteś zdecydowanie za blisko. No cóż, ja też jestem magiem, ale moim przeznaczeniem jest właśnie stać blisko. Aj, zła umiejętność. Ale powiem wam, że skoro ten ogr alfa jest tak wytrzymały, to ja nie wiem, jak będą wyglądały następne walki. To jest trochę przesada moim zdaniem. Ok,
kiedy jest ogłuszony, tak? Dobra, spróbujmy. Blackwall, co my tu mamy? Coś, co fizyczny atak. Aha, dobra, Varric leży gdzieś daleko. Już prawie. Just returning the favor. If the ogre reached this point, the legion must be overwhelmed. Let us hurry. Osiągnięcie zdobyte, pogromca olbrzymów, czyli być może chodziło o pokonanie tego konkretnego ogra, być może następne nie będą tak silne. Znakomity pas rozdarcia, rozdarcie przy trafieniu, uciszacz, sztylet i pawęż czcigodnego obrońcy, schemat poziomu czwartego, więc chyba najlepsza z tego co pamiętam. Poziom czwarty to najlepsze schematy. Okej, już widzę bugi. To prawdopodobnie powinno stać na skrzyneczce, ale nie czepiamy się. Będą poprawki zapewne. Okej, teraz schodzimy do prawdziwych głębokich ścieżek. I will never get used to the stench of Darkspawn. They corrupt everything, even the air. Dobra, Varric dostał level i Dorian również dostał level. Tylko ja w ogóle nie mam już w co im pakować, tak na dobrą sprawę. Bianka jest na maksa rozwinięta. No nie no, tu mógłbym Varricowi rozwinąć jeszcze co nieco wbierne umiejętności. A Dorian zawsze coś może mieć, w co można mu podpakować. Dobra, nekromantę ma rozwiniętego na maksa. Błyskawice również. Ogień tylko to, co chciałem. Aczkolwiek widzę, że on korzysta z dwóch zaklęć: podpalenie i błysk ognia, więc w błysk ognia mu ulepszymy. Chociaż prawdopodobnie szedłem nim w jakieś bierne zdolności, jak to na przykład. No, mniejsza. Zaraz zobaczymy, jak będzie z innymi przeciwnikami. Mam nadzieję, że nie będą tak potężni, tak wytrzymali. Chyba bronią obozu, z tego co słyszę. Okej, my tu jesteśmy, żeby pomóc. Rozeznajmy się, ilu ich tu jest? 7. Każdy na 27 poziomie, po 11 tysięcy hapsów. No dobra, przekonajmy się, jak bardzo wytrzymali są. Okej, z tymi pójdzie łatwiej. Okej,
Aj. W taki kąt, kurde. Poszedłem, że prawie nic nie widziałem. Się domyślam, czy ja muszę wygrać zabite pomioty. A, muszę je zabić, dobra. Jak najwięcej tarcz muszę rzucać. Jestem w sumie również supportem. Mam jeszcze zdolność, kurczę, Egida Szczeliny, ale łucznicy są bardzo blisko nas, więc to raczej nic nie da. Jak on mnie śmiał unieruchomić? Kurlok Alfa. Tego zatłuczmy jak najszybciej. Dobra, jeszcze jakieś cwaniaczki. Okej, okej. Jeszcze są tu rzeczy do przeszukania, które chciałbym ze sobą zabrać. Kryć się! O, Cox stoi jakby nigdy nic. Załóż obóz Inkwizycji, tak jest tutaj. Ale nim to zrobimy, szybki rekonesans. Wow, zdobyto smocze łuski, smocza błona. To wszystko było w tym pojemniku, a w tym zbroja Naltura. Maksymalne zdrowie, rozdarcie. Tylko dla krasnoludów. Tu prawdopodobnie będziemy więcej przedmiotów zdobywali. Najwięcej przedmiotów będziemy dla krasnoludów zdobywali. Inquisitor. Meet Lieutenant Wren, a veteran of the 5th Flight and one of the Legion's finest commanders. Someone paid her to say that. Appreciate the help, Inquisitor. Collapsing that seal bought us time. Blighters had the run of these tunnels for days. Now they have a roadblock. Czy kurczę my go nie spotkaliśmy w pierwszej części Dragon Age'a? Naszym bohaterem Fereldenu przy obronie mostu. Znaczy przy obronie mostu, aby się przebić przez most. Tego nie pamiętam. Nie pamiętam, jak tamten miał na imię.
How many deep roads are there? How deep do they go? They'll take you from one side of Thedas to the other, if you have a death wish. The roads once connected dwarven cities that were hundreds of miles apart. Then came the Darkspawn. Ren and I have been exploring this region, reclaiming it, but the work is slow. Mark the map, fight an army. Mark the map, fall in a hole. And so on. Prosto. I get the impression you two have known each other a while. Yeah. The Shaper had sent her to dig up some relics. Asked me to keep her out of trouble. That was 3 years ago. You can quit any time. Not when we still have things to fight about. For such a small group, your people have held up well. The quakes took a lot of us. Reinforcements will be slow to arrive. Clearer, stronger, more insistent. I hear it. Doesn't prove a thing. These quakes are not a natural disaster. They're deliberate. There's an intelligence behind them. How could an earthquake be caused deliberately? We get plenty of natural tremors down here. These are different. She thinks she knows why. I found an ancient text during an expedition with Ren last year. At the time, it was just a curiosity. But now? The text describes giant creatures, called titans, living deep underground. They sing in the stone, shaping it. When these quakes began, I believe we heard that rhythm. I believe a titan is causing all this destruction. Wydaje mi się, że je już spotkaliśmy w drugiej części. W drugiej części, tylko nie pamiętam, czy to było również DLC. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie to było... Nie, jednak nie, mylę się. Ale tak mi się wydaje, że mogliśmy już się spotkać właśnie w drugiej części Dragon Age'a. I've never heard of Titans before. What else can you tell me about them? The text I found predated the first blight. Its pages had mostly rotted away, and there's no mention of the Titans in Orzammar's memories. Which tells you something. All I heard was an earthquake. How is it you and Ren hear a rhythm? Our people have a strong connection to the stone. We feel it in a way topsiders cannot. Shapers have great stone sense, and Valta's better than most. Never gets lost. You speak of the stone like it's more than walls. The stone is eternal. She was here before us and remains after we die. But the stone isn't your god. We don't worship her, but we do respect and honor her. The stone makes us strong, and we return that strength to her when we die. It's difficult to express in words. Okej, okay, mamy możliwość powiedzenia czegoś, no, że się znamy na magii tajemnej, na wiedzy tajemnej, przepraszam. Mysterious songs often lure people to their deaths, or to an archdemon. This rhythm isn't a song, exactly. It sounds like air flowing through lungs. Hmm. Air that can collapse a whole mine. Dangerous, then. But a magic unique to the deep roads might be worth investigating. In my experience, no explanation is too strange to consider. For all we know, that text you found was a bedtime story. We can't be sure until we find the source. The rhythm I sense in the quakes is emanating from somewhere far below. The stone will lead us there.
And if it comes to a fight, that'll be our job. There's a lift at the side passage nearby. Ready when you are. Stół ekspedycji. No proszę, coś nowego. Znaczy coś nowego, to samo co w podniebnej twierdzy, tyle że możemy je wykonywać tylko i wyłącznie w głębokich ścieżkach. Głębokie ścieżki, nie zbadano otchłań. Innymi słowy, to jest to samo co operacje w podniebnej twierdzy. Wymagany czas 0. Komendant głębokich ścieżek. To już drugi achievement. Łącznie jest chyba 5 tych achievementów. Okej. Niezbadana otchłań. Co my tu mamy? Tu chyba nic nie mamy na razie. A tu nic nowego się nie pojawiło. Ranga Inkwizycji 20, czyli maksymalna. Odpoczynek. Zmodyfikuj broń. Miksturki. Sprawdzić zamówienia, no to zamówienia jeszcze z czasów kampanii. Miksturki uzupełnimy sobie. Zobaczę, czy moi towarzysze również mają takowe. Blackwall, Dorian ma. A Varric? Varric również ma, dobra. So it's true. The king involved a servicer. Dźwig na dół. Stąd przyszliśmy. Tu zawaliliśmy przejście. Okej. O, coś jest. Dokładnie. Po to się eksploruje. Kiedy jest cicho. No cóż, ja sobie to przeczytam wszystko przy kolejnym przechodzeniu oczywiście. A dla was wolno przewijam, abyście mogli sobie w każdym momencie mogli zapauzować na YouTubie i przeczytać. Materiały rzemieślnicze, czyli ten kwatermistrz został tutaj przydzielony. Materiały rzemieślnicze, czyli rzeczy potrzebne do tworzenia. O, oczywiście wszystko drogie. Na razie nie potrzebujemy. Idziemy dalej w takim wypadku. Na kolejne pięterko. Jak na razie dodatek jest dosyć liniowy, ale nie powiem, że to źle. Ja liczyłem właśnie na to, że ten dodatek będzie bardziej liniowy niż będzie miał otwarte lokacje. Ponieważ te otwarte lokacje... O, ta, moje nogi. Ponieważ otwarte lokacje mogą już się po tak długim czasie nudzić. To zbieranie, eksplorowanie, prawda, zaznaczanie tych punktów orientacyjnych, okruchów i Bóg wie czego jeszcze, zbieranie astrariów. No, to może nudzić już. Dlatego taki dodatek liniowy całkowicie, z jakimiś niewielkimi odnogami, które można pójść sobie wyeksplorować, a i tak trzeba wrócić na główną ścieżkę, nie byłby zły. Ja, szczerze mówiąc, na to liczyłem. Ale jak na razie zobaczymy, nie jest nic przesądzone.
run into an emissary. Oh. Now we definitely will. I take it emissaries are bad. Most Darkspawn are mindless killing machines, connected by the Blight. But emissaries are intelligent. And use magic. Ale zabijaliśmy już chyba emisariuszy nawet w podstawowej grze. Przejść przez kolonię pomiotów. No nieźle nam się zaczyna. Dobra, teraz jesteśmy dopiero na głębokich ścieżkach. Oj, brakowało mi ich. Oj, jakby mi ich brakowało. Niektórzy nienawidzą głębokich ścieżek, a ja uważam, że to jest jedna z esencji Dragon Age'a. Shrieks. It had to be shrieks. Znowu wrzeszczoty. Everyone's got their favorites. Cholerny wrzeszczą. Przypomnę tylko, że wrzeszczoty to skrytobójcy. Nieźle potrafią dokopać. Okej, wszystko zabieramy. Mam nadzieję, że natrafimy na jakiś sklep, chociaż to są głębokie ścieżki, tu raczej nie napotyka się na sklep co dwa kroki. Jest dźwignia. Ale co to jest? Przydałaby się jakaś pochodnia, jakieś zaświatło chociażby. Dużo tu nie ma na razie, tylko grzyby. Odblokuj ekspedycję. A, w ten sposób to działa. Czyli my odblokowujemy tę ekspedycję. Dziennik Kolga. This belonged to an exiled dwarf. He was experimenting with raw lyrium. Kubki na głębokich ścieżkach. 1 z 10. Duma. Aha, czyli kolekcjonujemy kubki. Być może będą gdzieś dostępne, tak jak alkohol, gdzieś w podniebnej twierdzy będą one składowane. Będzie można w każdej chwili sobie je zobaczyć. Dobra, skoro odblokowaliśmy sobie ekspedycję, no to nie pozostaje nic innego jak wrócić tylko tam. Na szczęście możemy szybko wracać, ale w drugą stronę pójdzie wolniej, tak? Na głębokich ścieżkach. Co my tu mamy? Wydobycie beczek ze skarbami. Tak. Wszystkie są wykonywane natychmiastowo, czyli to będzie prawdopodobnie DLC z fabułą liniową, na co, no jak mówiłem przed chwilką dosłownie, czekałem na taki dodatek właśnie. W
pływy, 200. Okej, ale co nam te beczki dają? No właśnie. Jednak gdzieś tu powinno być, tak? Chyba, że tak po prostu jest dla picu. O, tak, tu jest. Teraz siedzą przy stole i piją. Czyli w pewien sposób rozbudowujemy nasz obóz. To jest nasz jedyny obóz prawdopodobnie w grze. Mega, coś co mi się jak na razie niesamowicie podoba. Możemy zmienić sobie towarzyszy w każdej chwili. Pewnie zejście będzie trwało, zjazd będzie trwał tyle samo, co poprzednio. No dokładnie, o rany. Mam nadzieję, że będą jakieś punkty szybkiej podróży, żeby można w każdym momencie szybko wrócić do miejsca, no gdzieś niżej, a nie biegać tak jak głupi. Fajny pomysł z rozbudowywaniem tego obozu za pomocą tych zadań na stole narad ekspedycji, ale to na razie ekspedycji głębokich ścieżek, jeszcze jest ta otchłań, tam może być dopiero ciekawe co się w ogóle tam będzie zdobywało za wykonanie tych ekspedycji w otchłani. Okej, moi mili, ale widzę, że już docieramy prawie do 50 minuty, tak więc w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało, mi jak na razie się niesamowicie podoba. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia. Prawdopodobnie już jutro, bo nie wytrzymam z czekaniem. Wiecie, ja nagrywam na ogół co dwa dni, wyjątkiem były Dragon Age Inquisition, gdzie nagrywałem codziennie praktycznie odcinki, a to dlatego, że był cholernie długi. Tu będzie pewnie podobnie. Tak czy inaczej, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!